świecie idę znów. Dookoła ptaków śpiew, wiatr wyjścia tworzy chór. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. I nie widzę żadnych chmur. Gdy cenisz, kochasz swoje życie, wtedy cieszy cię każdy dzień. Cieszy cię ten każdy dzień. Idę znów. Dookoła ptaków śpiew, wiatr liścia tworzy chór. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. I nie widzę żadnych chmur. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. Dookoła ptaków śpiew, wiatr liścia tworzy chór. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. Kiedy zapytasz się, bez względu jak się toczy życie ich, to jest okej. To dobry przykład, gdy czasem źle ci, ty wbrew uśmiechaj się, bo twarz z uśmiechem i oczu blask rozjaśnia dzień. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. Przez życie idę znów. I nie widzę żadnych chmur. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. Dookoła ptaków śpiew, wiatr liścia tworzy chór. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. I nie widzę żadnych chmur. Tanecznym krokiem przez życie idę znów. Na naszym oficjalnym kanale szlagierowo.pl w serwisie YouTube została utworzona playlista, która to nazywa się Szlagier Top Festival Piosenki szlagierowo.pl. Tam umieszczamy koncertowe wykonania szlagierów 16 artystów, którzy to wystąpili podczas tego wydarzenia. Śmiało, można klaskać! Mówisz, że znajomych tylu masz, lecz za ekranem kryjesz swoją twarz. Jak myślisz, który z nich pomoże ci w realnym życiu otrze łzy? Tak wiele już na fejsie dziś polubiłeś zdjęć, lecz kto jest na tych zdjęciach, ty tego nie wiesz, nie. Bo w wirtualnym świecie jest tylko zwykła gra, w niej znikamy ty i ja. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Tam
tam za oknem życie trwa. Tam spotkać się możemy ty i ja. Jak długo chcesz nie swoje ścigać sny, tak naprawdę to nie ty. Bo kawy przez internet nie możesz napić się i ciastka przez telefon nie zdołasz przecież zjeść. Te wszystkie piękne zdjęcia wciąż oszukują nas, kradną nasz bezcenny czas. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Czasy. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. No to wszyscy, rączki w górze i kaszczymy je. Daj mi lajka, bo dzisiaj właśnie to liczy się. Daj mi lajka, ja polubię ciebie też. Daj mi lajka, bo życie tylko wtedy ma smak. Tak wciąga nas ten wirtualny świat. Tam Edek jeszcze i nowela poprawi, że za chwilę w naszym studiu się pojawim. Zrymowało się, bo czekamy na gościa. W rytmach tej muzyki jakaś magia jest. Już od pierwszych taktów tęczyć ja się chcę. Z nami więc zaszalej i rozerwij się. Młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Bo przyjdzie taki moment, bo przyjdzie taki dzień, że z nami nie zaśpiewasz i nie zatańczysz też. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz lat. Pesel liczbą jest, serce wskaże wiek, dusza młoda niech porwie cię. W rytmach tej muzyki zaproszenie zaprasza cię. Z nami więc zaszalej i rozerwij się. Młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Przyjdzie taki moment, bo przyjdzie taki dzień, że serce będzie chciało, a ciało powie nie. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz lat. Pesel liczbą jest, serce wskaże wiek, dusza młoda niech porwie cię. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Ręce w górę, bawmy się. Ręce
No już teraz w naszym szlagierowym studiu pojawił się gość, Heretomu Nadzieja, na... Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, ciebie również witam, bardzo mi miło, no a nadzieja na to, że państwo pojawicie się na moim koncercie promocyjnym mojej pierwszej płyty, pierwszej solowej płyty, no i mam nadzieję, że się świetnie będziecie przy tych utworach i moich piosenkach bawić. Żeby ktoś może jeszcze nie rozpoznał albo beleczki nie przeczytał, to jest Edek Dworniczek. Tak. I bardzo właśnie już niedługo premiera płyty, koncert promocyjny i o tym wszystkim dzisiaj. I no zostańcie z nami, a szczegółów się dowiecie. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza twa. I to się fajnie tak składa, Edek, bo wspominał, że to jest pierwsza twoja solowa płyta, wcześniej dwie płyty w trio. No i właśnie teraz, kiedy to solo wydajesz płyta, jest to trudniejsze niż wydanie w trio? W sensie takie, żeby pozbierać to, wiesz, utwory, tytuły, produkcja, to wszystko razem? No jest to mnóstwo pracy. Państwo, którzy nie mieli nigdy okazji spróbować, to nie będą wiedzieli, jak to w rzeczywistości wygląda. Pracy jest sporo, ale jest to praca bardzo taka konstruktywna, bardzo przede wszystkim dająca dużo satysfakcji. Myślę, mam nadzieję, że ta płyta przypadnie wam do gustu, a ogólnie rzeczywiście pierwszy raz ją wydaję, więc jako solo, więc pracy jest sporo, naprawdę. Ale powiedz mi, bo jeszcze tak wracając do tego trio solo, bo jak jest trio, to możesz komuś powiedzieć, dobra, nie, to myślę, a tak co, są na siebie ryczeć? Wszystko. nie, jakoś do tego. Nie umiesz są na siebie ryczeć. Nie umiem na siebie, ale też z drugiej strony nie było takiej potrzeby, bo współpracuję z fajnymi, świetnymi muzykami i w zespole, i aranżerami, także nie ma na kogo ryczeć. Państwo będziecie ryczeć z zachwytu pewnie, jak ta płyta usłyszycie, ale o niej jeszcze więcej dowiedzieć się możecie, więc bądźcie blisko, nikaj nie odwłaśćcie. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. To jeszcze chwilę o tym trio, bo w trio wokalny był duet. No tak. A tutaj... Jest żeś sum. Sam, ale mam w chórkach dziewczynę, która mnie tutaj wspomaga, to Patrycja. Nasz Iwo, gitarzysta, właściwie częściej gra na gitarze i nie śpiewa, ale też potrafi. O. Także będziemy go wykorzystywać w zespole. Czyli tu już jest jakiś tam plan na przyszłość, ale żeby też tak pewnie wokalnie się poczuć, samemu na scenie, nie wiem, wróżę jakieś lekcje śpiewu, uczył żeś się czegoś jeszcze dodatkowo. Wiesz co, kiedyś tak. Faktycznie w latach 90., kiedy tak zaczynałem medialnie występować, bo wtedy zdarzyło mi się i miałem przyjemność wystąpić w takim programie znanym w tamtym czasie, Telefoniada. I tam wtedy udało mi się wystąpić kilka razy, więc w tym czasie rzeczywiście brałem trochę lekcji śpiewu, żeby doszlifować jeszcze ten głos i sposób śpiewania. Natomiast no, w tej chwili myślę, mam nadzieję, że już nie muszę szlifować, w sensie, że uczyć się jakby, chociaż człowiek się uczy przez całe życie. Podczas nagrań w studiu nagraniowym z aranżerem moim Olkiem Woźniakiem tutaj szlifujemy właśnie takie różne niuanse, drobne rzeczy. Wtedy jest okazja rzeczywiście dużo nowych rzeczy się nauczyć. Czyli konsultacje na bieżąco. Cały czas. Człowiek cały czas się uczy, państwo też się uczą i dowiadują się więcej na temat nadchodzącego dziecka Edka Dworniczka, pierwszej solowej płyty. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, lecz w końcu mogła spełnić się. Chciałbym teraz ustalić jeszcze pora takich bardzo ważnych faktów. Pierwsze, że płyty fizycznie jeszcze nie ma. Fizycznie nie, aczkolwiek już jest skończona i jest, w tej chwili idzie do tłoczni, więc lada moment się pokaże. Jak ino się pokaże ten krążek, ty się pojawisz z tym krążkiem w ręku u nas w studiu, wtedy też omówimy sobie całą płytę, a wszystkie numery, które na tej płycie się znajdują. Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo
Premiera płyty w listopadzie. Dokładnie, 18 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury. Tam też wszystkich zapraszam. I powiedz mi, czy to będzie tak, że wtedy ta płyta dopiero wyjdzie na rynek, czy już wcześniej będzie dostępna? No ja myślę, że to jest taki moment, gdzie to się może pokryć jedno z drugim, czyli moment wydania, czy pozyskania jej właściwie, bo to chodzi o to, żeby fizycznie ją pozyskać. To na pewno będzie w podobnym czasie, także można przyjąć, że koncert promocyjny to jest moment, w którym ta płyta się ukaże. Pięknie. Państwo już wiecie, wyście się tam pora monet do kapsy, nie? Żeby się taką płytę potem do domu wziąć. Ale teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to chyba jest teraz dosyć modne, zresztą Doda w Polsacie to pokazuje, jak przygotowała się do swojej trasy Aquaria Show, a teraz ty przygotowujesz się do swojego koncertu promocyjnego. Czym chcesz zaskoczyć? Czy co będzie takiego z efektem wow? Z efektem wow. Mam nadzieję, że to wszystko, co zaplanowaliśmy razem z producentem tego koncertu, nam to wyjdzie, bo to są bardzo wielkie plany. I powiem szczerze, jeśli tylko, mam nadzieję, że moja nadzieja jest wielka zresztą, nie? Mam nadzieję, że to wszystko nam pięknie się zazębi. To będzie to wielki pokaz multimedialny przede wszystkim. Będzie to też wspaniałe towarzystwo na scenie, bo będzie Harmonik, będzie Tim Fabian, będzie Zbyszek Lemański, a przede wszystkim gwiazda zagraniczna Gabi Gold. Do tego my z moim zespołem powiększonym tym razem o jeszcze jednego muzyka. Bo normalnie to też jest was trzech na scenie, czyli ty, frontman, jest gitara i jest Patrycja. Która śpiewa. A teraz jeszcze? A teraz jeszcze ma być do tego Radek Klawiszowiec, który też jest moim aranżerem i on się pojawi też na tym koncercie. Więc no naprawdę przykładamy się i chcemy Państwu dać naprawdę wielkie show. Mamy nadzieję, że nam się to wszystko po prostu zazębi i uda i wtedy ten koncert będziecie wspominać, mam nadzieję, przez długie lata. Czyli jednak coś się udało tam podpatrzeć na tym koncercie tego dzisiaj, bo... No powiem szczerze, że nawet chyba dużo, bo wzoruję się tak szczerze na tym koncercie, dlatego że to, co on robi, tam jest mnóstwo multimediów, tam jest mnóstwo tancerzy, muzycy oczywiście. Także to próbujemy przenieść na nasz rynek, chociaż nie mamy takich budżetów jak oni, ale myślę, że częściowo nam się to może udać i mam nadzieję, że właśnie to spowoduje, że pokażemy trochę inną jakość, coś nowego, coś takiego rzeczywiście wow. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że to nie ino premiera płyty, a widowisko, spektakl. Bardzo dobrze ująłeś to i powiem szczerze, lubię słowo spektakl, to jest takie moje takie dążenie w tym kierunku, że kiedyś w przyszłości chciałbym, żeby ten koncert mój był takim spektaklem. To jest szumne słowo, to jest wielkie słowo, ale trzeba sobie wyznaczać jakieś cele i trzeba do nich dążyć, więc no, dążmy w tą stronę. A nadzieja jest. Cały czas. Edek, to jeszcze raz przypominamy, 18 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury, koncert promocyjny mojej płyty, moja nadzieja. Ja zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No to wyście się już zostali zaproszeni przez Edka. Ja się z Edkiem da żegnam. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Edek Dworniczek, moim i waszym gościem był, a my za chwilę wracamy. Mam baladę, którą wam opowiem. Posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Górny Śląsku gdzieś jest, dzisiaj gdzie? Familoki gdzieś tam na Giszowcu, tak w
wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Na organkach starzyk grał jak z nut. Na barburkę order dali mu. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy, Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy, Śląsku, do mnie wróć. Subskrybenci grupy LZZ Szlagierowo.pl w głosowaniu na lista w terminie od 23 października oddali 688 głosów. Czego najwięcej, bo 20% uzyskał Szlagier, Lawa i Arkadia Band. Każdy ma
emocji dość. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Nie mam też dobrej informacji już teraz do wszystkich fanów, jak i do grupy Harmonik, bo dzisiaj szlagier Ogień i Woda notuje spadek ze szlager top dziesiątki. Kiedy idę ulicą, koło słyszę nocny gwar. Widzę ciebie wesoło, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata, czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt, apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A mój słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me. Strzała w serca trafiła, zwierzy romans ktoś nam gra. Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość dana nam. A ja mam dziś apetyt, apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam.